Jesteśmy tuż po prezentacji, no właśnie, nowej kolekcji. Jak to tak naprawdę nazwać? No wiesz, to w sumie można nazwać to kolekcją, choć ona nie jest spójna, bo tak naprawdę to całe dzisiejsze zamieszanie jest wokół czterech t-shirtów. Te cztery t-shirty to moja współpraca z Marcinem Gortatem. Myśmy zaprojektowali takie cztery wzory. I te cztery wzory były jakby, wiesz, takim punktem wyjścia, takim początkiem do stworzenia już tylko przeze mnie tej całej reszty ubrań do tych czterech światów, które tu dzisiaj pokazałem. Więc wiesz, staraliśmy się jakby, żeby te moje cztery wzory, te moje cztery światy jak też jak najfajniej, jak najciekawiej zaprezentować. A to skąd w ogóle pomysł? Czy to Marcin wyszedł z tą inicjatywą? Czy to ty do niego mówisz, potrzebuję ciebie? Czy jak to było? O dziwo, to Marcin wyszedł z tą inicjatywą. Myśmy się rok temu spotkali. Do mojego agenta zadzwonił Marcina agent z takim pomysłem, by coś wspólnie zrobić, oczywiście modowego. No i tak to się zaczęło, wiesz, to był cały rok wymiany, wiesz, naszych pomysłów, myśli i projektów poprzez maila, poprzez WhatsApp, poprzez Skype'a. Czasami było bardzo miło i bardzo płynnie to szło, czasami było ostrzej, ale wiesz, no w końcu ten kompromis wypracowaliśmy i powstały te cztery ostateczne wzory, które myślę, że są po prostu fajne i myślę, że i Marcin się pod tym w pełni podpisuje i ja też w 100%. Szkoda, że go dzisiaj nie ma, ale no wraca dopiero tam na początku lipca. No, ale myślę, że to wszystko jakby, wiesz, udało się, że to jest jakoś tak fajnie zebrane w jedną całość, mimo tego, że są to cztery kompletnie różne światy. No właśnie, Marcina dzisiaj nie ma z nami, nie ma z tobą, ale też są wspaniali tutaj partnerzy, między innymi Martini. Skąd w ogóle ta współpraca? Jak to powstało też w waszym przypadku? Czy wiesz, ja myślę, że ja jakoś tak bardzo pasuję do Martini i Martini do mnie poprzez to, co ja robię, bo wiesz, jak gdyby głównie mam nadzieję też, że Martini związało się jakby ze mną poprzez moją pracę, a nie poprzez moją twarz, na przykład, czy to jak wyglądam. Bo ja stawiam jakby na swoją twórczość. Myślę, że jedni i drudzy stawiają na wysoką jakość i na fajny design, bo myślę, że ten trunek jest bardzo dobrej jakości i też jest świetnie podany. I myślę, że moja moda też jest taka, ale wiesz, trudno mi też o sobie opowiadać, bo wiesz, nie chciałbym sobie tutaj wystawiać laurki, aczkolwiek takie konotacje gdzieś tam myślę, że tu się ładnie łączą z tym, że i Martini, i ja staramy się, mam nadzieję, robić produkt bardzo wysokiej jakości. A podczas prac nad tą kolekcją miałeś też taką inspirację właśnie drinka, wiesz, pod palemką, włoskiego klimatu? Wiesz co, włoskiego klimatu tutaj może nie było, bo to taki nie jest mój regularny pokaz, ale mój duży pokaz już na koniec jesieni i tam jest jakby zawsze w tych moich regularnych pokazach bardzo dużo takiej włoskiej mody, bo ja bardzo kocham kolor, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju aplikacje, hafty. Myślę, że też to z tego wynika, że ja, wiesz, też we Włoszech byłem rok na stażu po skończeniu szkoły. Gdzieś tam tymi Włochami przesiąknąłem wtedy i no i gdzieś ta włoska nuta w mojej, myślę, modzie cały czas się przewija. Ja bardzo włoską modę kocham, tym bardziej się cieszę, że Martini jest ze mną. I bo to przecież taka totalnie włoska marka, więc to kolejny jak gdyby punkt chyba w tym wszystkim, który myślę, że nas do siebie bardzo fajnie zbliża.